Tak jest teraz hejt na tego Gargamela No, teraz tak trochę, witam, wiesz. witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy robić komentarze wideo na temat tego, że Gargamel napluł w twarz widzowi. I przedstawimy tu swoje opinie. Kto jest ze mną? Przedstaw się. Młody GRB. No właśnie, także zacznijmy od tego, że... Znaczy, na początku myśleliśmy, żeby ten filmik obejrzeć, ale jednak to nie jest przydatne, bo każdy z was już go oglądał. Także na początku powiedzmy jakby, no co o tym sądzimy, bo moim zdaniem to Gargamel zachował się bardzo, ale to bardzo źle. On powinien temu widzowi opierdolić gałkę, nie? A ty co uważasz? Wiesz, ja uważam, że jakby w tej całej sytuacji nie najważniejsze jest to, że on nie zbił piony, tylko właśnie tak jak mówisz, że nie zrobił mu pały. I to jest właśnie... Zastanawiam się, co nim kierowało w tym momencie, kiedy przychodził obok niego. I ja, wiesz co, ja myślę, że on w głębi duszy jednak chciał mu opierdolić tę pałę, wiesz? Tak sądząc nawet pomijając niską jakość wideo tego filmiku, to z jego tak mimiki twarzy można wywnioskować, że no miał chapkę na dzidkę, nie? No, nie wiem. Trudna to się, dość trudna sytuacja, powiem ci. No ale to są takie właśnie szczegóły, które tylko my potrafimy zauważyć, a nie inni, tak? Wy ludzie jakby przeoczacie to, patrzycie na Gargamela jako osobę, która nie zbiera piątki, a my patrzymy na Gargamela jako osobę, która nie zrobiła temu gościowi pały, no. Także, no tutaj powiedz jeszcze coś. Tam straszna sytuacja, niestety, no takie rzeczy mają miejsce na YouTubie, to jest chyba oczywista rzecz, ale też jest taka pewna jakby... niedomówienie, które jakby no nikt nie raczył o tym w ogóle nam wspomnieć, że Gargamel wracał z McDonalda, a pewnie nikt nie wie, co się tam wydarzyło, bo ten kamerzysta, no niestety, jakby to powiedzieć, pobił Gargamela tam w tym McDonaldzie, no niestety, no i ja po prostu się Gargamelowi nie dziwię, chociaż moja opinia jest taka, że Gargamel to gówno, także no przykro im bardzo. No i pozdrawiamy. Pozdrawiamy.